Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zdalnie o Online. Dzisiaj moim i Waszym gościem będzie Jakub Golis. Jakub jest operatorem filmowym, specjalistą od efektów specjalnych i montażystą. Cześć Jakubie. Cześć Januszu. Jak widać, Jakub nawet sobie wykluczował tło. Tak bardzo lubi efekty specjalne. Jakubie, aha, i w ogóle Jakub jest pierwszym naszym gościem międzynarodowym, ponieważ dzwoni z Wielkiej Brytanii. Również się zgadza. Wszystko się zgadza. Kuba, powiedz, czym się właściwie teraz zajmujesz? Gdzie pracujesz? Jakby nie musisz mówić nazwy firmy, natomiast czym się zajmujesz w swoim aktualnym miejscu zatrudnienia, w zakładzie pracy? W moim zakładzie pracy zajmuję się filmowaniem. To jest, jak to się mówi po angielsku, wideograferem jestem. I firma, w której pracuję, zajmuje się obsługą marketingową i PR-ową sektora health and well-being, czyli różne jakieś kremy, maści, upiększacze, a także sektora farmaceutycznego, czyli można by powiedzieć, że lepiej trafić nie mogłem w aktualnym klimacie. Dokładnie. A powiedz, jakby jak się twoja praca zmieniła w momencie, kiedy nastała pandemia, kiedy przestały być możliwe normalne, stacjonarne, osobiste nagrania? Moja praca zmieniła się, to w ogóle było ciekawe, bo ten lockdown i praca zdalna zaczęła się mniej więcej miesiąc po tym, jak zacząłem tą pracę, czyli byłem świeżym nabytkiem, a już trzeba było tak naprawdę wszystko pozmieniać i znaleźć jakieś inne podejście do tego filmowania. Jak się zmieniła moja praca? Tak się zmieniła, że dni zdjęciowe zaczęły wyglądać dokładnie tak samo jak dni montażowe, czyli tak samo siedzę przed komputerem i patrzę się w monitor, zamiast biegać z kamerą gdzieś tam w plenerze. Okazało się dość szybko, że jest zapotrzebowanie na to, żeby dalej, jak to się mówi, produkować content, czyli żeby kręcić różne webinary czy jakieś takie gadające głowy. I jakoś musieliśmy sobie wymyślić, jak to zrobić. Jak to zrobić w obecnej sytuacji, a jednocześnie co możemy zrobić, żeby te gadające głowy wyglądały trochę lepiej niż po prostu na Zoomie nagrany ktoś, kto siedzi w jakiejś komórce namiotły z fatalnym światłem albo pod światło i filmujemy jego dziurki w nosie, bo większość ludzi niestety domyślnie ma tak ustawione laptopy. Więc tak się zmieniło, że pracuję sobie teraz zdalnie z domu, dostaliśmy nakaz przeniesienia się do swoich mieszkań i pracowania zdalnego. I wszystko robimy zdalnie, do tej pory jeszcze cały czas. A powiedz, w jaki sposób można filmować zdalnie, jak to się odbywa, bo jakby siedzisz u siebie w domu, w mieszkaniu, gdzieś tam ktoś ustawia aparat, jak to wygląda? Wygląda bardzo różnie, bo też w zależności, oczywiście punktem wyjścia do wszystkiego jest budżet, jaki jest przewidziany na dany projekt. Ja mam kilka przygotowanych takich scenariuszy gotowych, czyli jak jest super niski budżet, no to wiadomo, po prostu się z kimś łączymy na Zoomie. Ja dołączam się najczęściej na początku takiej rozmowy i powiedzmy pomagam technicznie ustawić komuś sobie tą telekonferencję, czyli głosem po prostu proszę go na przykład, żeby przysunął się bliżej do światła albo żeby podniósł wyżej laptopa właśnie, żeby punkt widzenia był trochę lepszy, więc to jest najprostszy scenariusz, jaki może być. I wtedy nagrywamy sobie przez Zooma, przez webcama i 100% tego, co widzimy tam w Zoomie, to potem schodzi na montaż. Drugą opcją, jak budżet projektu jest odrobinę większy, jest to, że prosimy naszego rozmówcę, czy tą osobę występującą, żeby nagrała się na smartfonie, jaki tam aktualnie ma. Bardzo często te smartfony mają trochę lepszą jakość wideo niż taki webcam w laptopie. I czasem też dosyłamy taką małą paczkę z podstawowym sprzętem audio, czyli właśnie z rekorderem i takim przypinanym mikrofonem. I dzięki temu potem dostajemy od nich w miarę porządnej jakości nagranie wideo i całkiem porządnej jakości nagranie audio. Jest z tym rozwiązaniem wiąże się jeden dość duży problem, a jest on taki, że ludzie zawsze się patrzą na swoją twarz na ekranie, a nie w obiektyw.
i trzeba im cały czas przypominać, że się muszą patrzeć w to takie małe oczko kamery na komórce, a nie na siebie. I trzecia opcja, która to też nie jest jakaś niesamowicie skomplikowana technicznie opcja, natomiast to jest opcja, która wiąże się z tym, że pakujemy taką całkiem sporą pakę, właśnie tutaj mam rozstawioną, bo w czwartek znowu tak nagrywamy, i w tej paczce są statywy, jest takie tło białe rozkładane i lustrzanka Canona i wiadomo, do tego dźwięk i tak dalej, różne takie akcesoria. I to polega na tym, że ktoś dostaje tą całą pakę z tym sprzętem, jest odpowiedzialny za to, żeby używając naszych instrukcji i też moich wskazówek potem gdzieś tam na telekonferencji, żeby ustawić to we własnym zakresie. Ja jestem oczywiście cały czas podłączony i do dyspozycji, żeby doradzić. I potem ja za pomocą czyjegoś laptopa i takiego kanonowskiego programu kontroluję kamerę. Dzięki temu mamy trochę lepszą jakość obrazu, a także zdejmujemy trochę z tego naszego rozmówcy odpowiedzialność za obsługę, za ustawienie kamery, bo po prostu ja to robię wszystko zdalnie, więc ten ktoś może się skupić już na tym, żeby po prostu mówić, co ma do powiedzenia, a mniej na tym, żeby ostrzyć, ustawiać ISO i tak dalej, i tak dalej. To nie jest jakieś rewelacyjne rozwiązanie, natomiast jest podyktowane tym, że jak pierwszy raz zaczęliśmy to robić, to po prostu zobaczyłem, co mamy w firmie dostępne i okazało się, że mamy tam Canona 5D, a nie ma budżetu, żeby kupić jakąś tam inną kamerę, bo też jeszcze wtedy to dopiero raczkowało, jeszcze nikt nie wiedział, czy to w ogóle się sprawdzi, więc po prostu dokonałem oceny sytuacji i zobaczyłem, że no z tym, co mamy, to możemy coś takiego zrobić i w jakiś sposób powinno to działać. No i jak się okazuje, zadziałało i już mamy za sobą takich, nie wiem, z 10 takich sesji. Odwieczna, odwieczna sztuka improwizacji w branży filmowej. Robi się na tym, co się ma. Dokładnie, tak, tak. Myślę, że fajnie by było zobaczyć w ogóle, w jaki sposób to działa. Zrobiliśmy z Kubą w taki sposób, że Kuba ma dostęp do mojego pulpitu. Taką opcję można zrobić normalnie na Zoomie, tak? Czy jakimś tak innym jest. Programie. Może sterować po prostu myszką komputera u mnie tutaj. Ja podłączyłem swój aparat Canon do laptopa i teraz Kuba pokaże, w jaki sposób można, on będąc w Anglii, ja będąc w Polsce, w jaki sposób operator, który siedzi w Anglii, może ustawić aparat w Polsce. Dobra. Dobra, to przełączamy się na pulpit. Ja to muszę zrobić chyba tutaj ręcznie. W ten sposób. Momencik, tylko przełączę. O, i teraz pyk. I to, co teraz widzicie, to jest pulpit tutaj u mnie na komputerze drugim. Natomiast całym oprogramowaniem steruje z Anglii zdalnie Kuba. Tak, tak jest. Jakby wszystko dzieje się lokalnie u Janusza na komputerze, a ja tylko jakby mam kontrolę nad jego laptopem. Gdyby całkiem przypadkiem się tu włączył jakiś bank z zapisanym hasłem czy coś, to nie wiem, jak to się stało. No więc tak, to co widzimy tutaj, to jest okno podglądu wideo. Tu oczywiście jest całkiem spore opóźnienie, więc na przykład jeżeli robi się zdjęcia, z czym też mam doświadczenie, to bardzo ciężko jest zrobić taką sesję zdjęciową, żeby złapać jakieś takie przypadkowe trochę swobodne kadry, bo po prostu opóźnienie jest na tyle duże, że jednak wszystko musi być dość starannie przygotowane. Więc najpierw może wyostrzę na Janusza trochę. Janusz, nie ruszaj się. Teraz patrz się w obiektyw i nie ruszaj się. Dobrze, wykrywa twarz. Tu mam opcję właśnie live mode z wykrywaniem twarzy. Przedtem nie chciało Janusza wykryć twarzy, ale coś się zmieniło. O, znowu nie chce. O, dobra. Teraz i klikam on. I teraz Janusz, jako że ten autofokus w tym Canonie to jest bodajże 600D, który masz, tak? Tak. Tak. Z czasów słusznie minionych sprzęt, aczkolwiek jak na tak stary sprzęt, całkiem jeszcze przyzwoity. Tak jest, nie jest źle. No więc ten autofokus nie jest najlepszej jakości, dlatego zawsze dość
dość nieruchomo. Ktoś musi siedzieć i się patrzeć w obiektyw po prostu, dopóki aparat nie wyostrzy. I co zauważyliśmy, nie wygląda to wcale tak źle. Spróbuję zrobić to szybko, bo widzę, o, na przykład mam podgląd, że jest mało baterii w Canonie już. Także spróbuję się pospieszyć. No więc wyostrzyłem zdalnie na Janusza, używając autofokusa. Teraz zmienię balans bieli, bo widzę, że jest dość niebiesko, co wygląda całkiem filmowo i nie tak źle, ale powiedzmy nie tak, jak powiedz, webinar na przykład. Nie jak wyglądać. Dla korporacyjnego filmu, tylko raczej dla jakiegoś kryminału albo science fiction. Dość ciemno jeszcze jest, więc sobie tutaj zmieniam oczywiście ISO. Auto, nie, tego nie chcemy. Auto. Oczywiście żaden profesjonalista nie używa auto, ale powiedzmy damy 200, czy za jasne już trochę. No to damy 200 ISO, balans dzienny, chyba że jakiś taki będzie lepszy. Nie, chyba dzienny jednak wyglądał najlepiej. No i powiedzmy, jest to w miarę akceptowalny obrazek. Bardzo ważną częścią tej mojej pracy jest to, że teraz siedzę i mówię: Janusz, czy możesz kamerę przekręcić trochę, tu następuje trudna część, w twoje lewo. Zawsze muszę sobie wyobrażać, jak ktoś to widzi u siebie. O tak. Troszkę za dużo, odrobinkę mniej. I tak dalej, godzinami, cały dzień, tak bywa, że spędzam tak cały dzień, właśnie mówiąc odrobinkę w lewo, troszkę w górę, troszkę w dół, troszkę podkręć moc lampy i tak dalej, i tak dalej. A no i żeby nagrać, to klikam tutaj i wideo się w tej chwili nagrywa na aparacie, który jest u Janusza, także po każdej takiej sesji ja dostaję sprzęt z powrotem i zgrywam materiał z kart SD, które są włożone w aparacie i audiorekorderze. No i tyle. Tak to bardzo prosto wygląda. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo to jest bardzo prosta technologia, znaczy prosta. Chodzi o to, że te programy do obsługi zdalnej aparatu, one były praktycznie od samego początku istnienia aparatów cyfrowych, więc no to nie jest jakieś nowum. Natomiast sam pomysł, żeby poprzez podpinać aparat w jednym miejscu do komputera i zdalnie obsługiwać ten aparat przez aplikację, będąc w innym miejscu, to jest ciekawe zastosowanie. I rzeczywiście myślę, że ono w sytuacji, w której by kolejny lockdown się pojawił, ono się może bardzo dobrze sprawdzić. Także myślę, że u nas też coś takiego wprowadzimy, jeżeli będzie potrzeba. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby, ale kto wie. Kuba, powiedz jeszcze, jakie masz, że tak powiem, najbliższe jakieś projekty, plany na przyszłość? Wiem, że robisz też rzeczy takie artystyczne, związane z bardziej takim filmowaniem jakichś fabuł i tak dalej, teledysków. Masz jakieś projekty, że tak powiem, w trakcie, albo możesz się czymś pochwalić, co ostatnio robiłeś? Co mam w trakcie? W trakcie mam jeden taki film krótkometrażowy, taki powiedzmy thriller o mordercy, który ma różne zaburzenia psychiczne, nie będę zdradzał jakie. No w każdym razie to jest coś, co jakby w tej chwili wiadomo, że jest zawieszone, bo musimy nagrać parę ujęć w dość ciasnym pomieszczeniu, więc na razie to nie wchodzi w grę, ale co jakiś czas na przykład dogrywamy różne ujęcia, które można nagrać na zewnątrz, czyli możemy stać od siebie bardzo daleko, ja używam jakiegoś tam teleobiektywu i sobie dogrywamy, więc to jest ciekawe i trochę pozwala mi się tak jakby wyżyć artystycznie bardziej. Co jeszcze? Zacząłem pewnie jak połowa filmowców i fotografów, zacząłem podczas tego lockdownu nagrywać vloga o fotografii na kliszy i na starszych aparatach. I to już w ogóle jest coś, co robię zupełnie dla siebie tak naprawdę, więc to jest takie moje, nie wiem, czy można to nazwać poletkiem doświadczalnym, ale powiedzmy jest to coś, co robię zupełnie dla siebie, nikt mnie nie kontroluje i po prostu to wygląda dokładnie tak, jak chcę, żeby wyglądało. A i teraz tak, to byłem ja na ekranie. Dobra, super Kuba, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, myślę, że dużo się dowiedzieliśmy. Ja na pewno też, że tak powiem, no, z racji wykonywanego zawodu byłem ciekawy, jak to w ogóle jest możliwe, żeby będąc w jednym kraju filmować w drugim. Jak widać da się, bo technologia idzie do przodu, a czasami można stare technologie zastosować w nowy sposób.
To co, Kuba, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia. No i co? Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie tego odcinka. Wszystkie linki do rzeczy, które Kuba robi, do jego strony internetowej, do vloga, znajdziecie w opisie tego odcinka. Damy tam też zapewne linki do tego oprogramowania, którego używaliśmy. To jest oprogramowanie do Canona, natomiast jest oprogramowanie też do innych modeli aparatów czy kamer. To po prostu zależy od producenta. Najczęściej po prostu na stronie internetowej producenta można znaleźć takie informacje. To co? Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia za tydzień.